Dobra, do góry. Maja 2020 roku. Pogoda tego dnia nie wskazywała na to, że coś może się wydarzyć. Jednak o godzinie 12.53 w Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego w Sopocie rozbrzmiewa dzwonek telefonu. Dyspozytor otrzymuje zgłoszenie o jachcie, który zaczyna nabierać wody 2 mile morskie od portu w Gdyni. Początkowo sytuacja nie wydaje się aż tak poważna, a zgłoszenie zostaje przekazane do Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa oraz Pomorskiego WOP. Jednak po godzinie 13 do dyspozytora dociera kolejna informacja, że kontakt z poszkodowanymi urwał się, a telefon nie odpowiada. To jednoznacznie sugeruje, że jacht zatonął całkowicie. Do akcji zostają skierowane dodatkowe jednostki, w tym jednostka sopockiego WOP. Rozpoczynają się poszukiwania. Poloratok, WOP Sopot prosi. Odpowiada Poloratok. Niestety nie słyszymy R11, czy możemy poprosić o koordynaty, co mamy robić? Podejdź do 2 mile od wejścia do Gdyni, wejście główne, tam już dochodzi sztorm i zgłosi się do sztorma. WOP Sopot przyjął, dziękuję, udaje się. Zgodnie z poleceniem udajemy się do statku ratowniczego sztormu. Dołączamy do szyku i rozpoczynamy przeczesywanie zadanego akwenu. Po kilkudziesięciu minutach poszukiwań na kanale radiowym słychać komunikat. Wszystkie jednostki udają się w miejsce wskazane przez śmigłowiec. W tym czasie jeden z poszkodowanych zostaje wciągnięty na jego pokład za pomocą wciągarki, a drugi zostaje podjęty na pokład łodzi SAR F-13, będącej najbliżej miejsca odnalezienia. Następnie obaj poszkodowani zostają przekazani zespołom ratownictwa medycznego. Po przekazaniu poszkodowanych działania zostają zakończone. Odpowiadam 3. To dziękuję za udział w takim razie, muszę wracać pana do siebie. No dziękuję, właśnie się kieruję o tym kierunku, dziękuję za informację. Naszym ratownikom pozostaje już tylko wyslipowanie łodzi oraz odtworzenie jej gotowości.